Po zakończeniu II wojny światowej w latach 1945-50 na tereny Pomorza i tym samym do Słupska przybywali tzw. repatrianci z różnych części II Rzeczypospolitej. W Słupsku, który liczył w tym czasie 33 115 mieszkańców, osób napływowych było 32 026, a autochtonów 1089, według powszechnego spisu ludności z 1950 roku. Najliczniejszą grupę ludności stanowili przybysze z kresów II Rzeczypospolitej, którzy przyjechali z polskich ziem na wschodzie zajętych po wojnie przez Związek Radziecki. Zmuszeni do opuszczenia swojej ziemi ojczystej, w której żyli od pokoleń, przeżywali wielki dramat osobisty związany z rozpadem społeczności, w której dotąd funkcjonowali. Podobne doświadczenia były udziałem wysiedlonych z Pomorza Niemców. Pozostanie na wschodzie w rodzinnych stronach wiązałoby się z utratą obywatelstwa polskiego i własnej tożsamości. Będąc w Polsce, nie mogli pogodzić się z tym, że wpisywano do ich dowodów osobistych sformułowanie „urodzony w Związku Radzieckim”. W początkowym okresie izolowali się jako społeczność, co wynikało głównie z odmienności kulturowej. Później stali się grupą bardziej dynamiczną, dążącą do współpracy z innymi mieszkańcami Słupska. Drugą pod względem liczebności grupą nowej ludności w Słupsku byli osadnicy z innych rejonów Polski, których motywowała chęć poprawy dotychczasowego bytu. Najczęściej bowiem powodem opuszczania rodzinnych stron były ciężkie warunki życia. Część z tych osadników przesiedlała się dobrowolnie, pozostali otrzymywali nakaz pracy. Wielu zachęconych oficjalną propagandą wyruszało w drogę do obiecywanego Eldorado. Dużą grupą liczącą około 5300 osób byli mieszkańcy Warszawy i jej okolic. Po utracie domów i z powodu braku perspektyw w zrujnowanej po powstaniu warszawskim stolicy podejmowali decyzję o szukaniu dla siebie nowego miejsca do życia i pracy. Przybywali też osadnicy pochodzenia ukraińskiego. Przesiedlani byli przymusowo, m.in. w ramach zorganizowanej przez władze w latach 1947-50 akcji Wisła, ze względu na toczące się na południowym wschodzie Polski walki etniczne. Niewielka grupa ludzi powracała z Niemiec, z obozów pracy przymusowej, obozów jenieckich i koncentracyjnych. Często przybywali w poszukiwaniu swoich rodzin, które już tu się osiedliły, lub utraciwszy wszystkich i wszystko, postanawiali rozpocząć w Słupsku nowe życie. Ludność niemiecka, rodzima, była w zdecydowanej mniejszości. Trwała w poczuciu krzywdy i przeżywała upadek dotychczasowego porządku, co związane było z klęską III Rzeszy. Masowe wysiedlenia ludności niemieckiej odbywały się w latach 1945-47, a w latach 50. wyjazdy w ramach akcji łączenia rodzin. Niemcy, którzy pozostali, zdołali się mniej lub bardziej zaaklimatyzować. Pojawiły się szersze kontakty z ludnością polską, w tym małżeństwa mieszane. Na terenach Pomorza po 1945 roku zmieniły się również stosunki wyznaniowe. Większość nowej ludności była wyznania rzymskokatolickiego, przybysze ze wschodu również grekokatolickiego czy prawosławnego. Wyznania protestanckie miały niewielu wyznawców. Byli to w głównej mierze Niemcy, którzy pozostali na Pomorzu. Ludność polska, która napływała na te ziemię, była bardzo zróżnicowana. Pochodziła z regionów o różnym poziomie rozwoju gospodarczego i kulturalnego, reprezentowała różne tradycje i obyczaje. Właśnie ta wielokulturowość odróżnia Słupsk i Pomorze od terenów dawnych ziem polskich. Świadomość lokalna i regionalna była tu początkowo typowa dla społeczności postemigracyjnej. Wszyscy, którzy przybyli do Słupska w ramach osadnictwa lub przesiedleń i pozostali tu na resztę swojego życia, zaaklimatyzowali się, przywiązali do tutejszej przyrody i ludzi, których tu spotkali. Zdecydowali o tym, że właśnie w tym miejscu zaczną nowe życie, założą rodzinę, podejmą pracę. Nigdy nie zapomnieli o swoich rodzinnych stronach i zawsze wspominają je z nostalgią. Dopiero późniejsze pokolenia, ich dzieci i wnuki, urodzone tutaj, utożsamiają się z tą ziemią jako swoją ojczyzną. Urodziłem się 1931 roku w Włodzimierzu Wołyńskim na Kresach Wschodnich, naturalnie. Dzisiaj jest tam już Ukraina. Nazywam się Helena Czarnecka. Pochodzę z Kresów. Urodziłam się w 1930 roku, w styczniu, w miejscowości Wyrka, powiat Kostopol. Moje nazwisko Matus Waleria. Urodziłam się po mężu, a moje rodowe nazwisko to jest, jestem Patrzys Waleria. Urodziłam się w Lidzie, w 1935 roku. No, na skutek tych różnych uzgodnień politycznych po wojnie
musieliśmy wyjechać, czując się Polakami, musieliśmy wyjechać z terytorium rosyjskiego wówczas. To znaczy później, a wcześniej to był oczywiście polska ziemia. No, musieliśmy szukać, zostawić te wszystkie miejsca, które miłe były. Urodziłam się w Wilnie w 1935 roku, 15 sierpnia. Chrzczona jestem w Ostrej Bramie. Urodziłam się w 1941 roku w Warszawie. Moi rodzice mieszkali w centrum miasta na ulicy Lipowej. I właściwie całą wojnę przebyłyśmy z mamą i z ojcem w Warszawie. Z tym, że pod koniec, w 1944 roku, w czasie powstania, rodziców złapano w czasie łapanki i rozdzielono nas w Kościele Trzech Krzyży. Zabrano wszystkich, złapano z ulicy w Śródmieściu i w Kościele Trzech Krzyży rozdzielili rodziców. Ja z mamą poszłam do obozu w Pruszkowie, a ojca zabrali do Dachau, gdzie zresztą w 1945 roku zginął, ale o tym dowiedzieliśmy się dopiero w 1952 roku. Moje nazwisko Sikorski, na imię mam Tadeusz. Urodziłem się 22 czerwca w 1942 roku we wsi Modzele Górki, niedaleko Łomży. No i zaczęła się okupacja niemiecka. Bardzo trudna. Też prześladowani byliśmy przez Niemców. Zaczęły się, że tak powiem, pojedyncze mordy w 1942 roku. Między innymi zabili dwaj Ukraińcy. Przyszła policja i zabiła moją babcię, zastrzeliła po prostu moją babcię. Jako repatrianci w 1944 roku w marcu przekroczyliśmy granicę, uciekając od tej strony na tą, do tej gubernii, jak to się mówi generalnie, w naszym tutaj kraju. Przekroczyliśmy granicę Bug w Uściługu, zatrzymaliśmy się w Zosinie, a konkretnie w takiej miejscowości niedużej pod Horodłem. Tam przetrwaliśmy do 1945 roku i jako repatrianci zostaliśmy dalej usiedleni w gminie Moniatycze w powiat Chrubieszów. Tam do 1947 roku byliśmy i w związku z tym, że były ogromne represje NKWD, UB i innych organizacji, policji, raczej milicji wtedy, musieliśmy uciekać. W związku z tym uciekliśmy do Jeleniej Góry, a konkretnie do Sobieszowa. Przy tym nas trochę tutaj prześladowano, w związku z tym wyjechaliśmy do Słupska. W 1951 roku ja przyjechałem sam, a w 1952 roku przyjechali rodzice. Zabieranie takie, no to tylko coś zmieściło na farmankę, to były takie drobne rzeczy, prawda, jakieś jedzenie, coś tam tego, jak nawet pościel i tak dalej. Wszystko zostało, cały dom, wszystko zostało. No i oczywiście podczas zaburzeń właśnie tych mordów ukraińskich po prostu straciłam rodzinę i kontakt z rodziną w ogóle, tylko że się zdążyłam ucieknąć w jednej koszuli boso. I tak dostałam się do obozu niemieckiego, który tych uciekinierów, wszystkich niedobitków wywozili do Niemiec na roboty. I ja w Równym zatrzymałam się, był tam taki obóz dla tych ludzi. I z tego obozu polskie rodziny zabierały dzieci. No i w związku z tym ja trafiłam do zastępczej rodziny razem z trojgiem moich braci. No i tam pobyliśmy w tym Równym jeszcze pół roku i ewakuacja była do Lwowa. Do Lwowa przyjechaliśmy, tam pomieszkaliśmy miesiąc czasu, tak na przyczepkę, bo tam było masę ludzi z Wołynia uciekających przed tymi rzeziami ukraińskimi. Przecież cały teren, jak się jechało na przykład
do Lwowa, z Równego do Lwowa, to wszystkie te tereny były spalone. Tylko kominy stały. I tylko swąd był, spalonych zwierząt, spalonych ludzi, spalone wszystko, więc po prostu to się czuło. I ja się tak cieszyłam, że w końcu nareszcie do innego świata trafię. Mama przypuszczalnie zginęła tam na miejscu, ale najpierw przyjechaliśmy do Kielc, bo tam była rodzina mojej opiekunki. To był chyba 46 rok. W 46 roku sprowadziliśmy się do Olsztyna. To było w roku 1946 w marcu. Wyjechaliśmy z Lidy. No ja, dla mnie to tak jako dziecko, miałam 10 lat, 11 już prawie, to była taka przygoda. Rodzice, inaczej, szczególnie mamusia, bardzo przeżywała to wszystko, że jak to, gdzie pojedzie na tereny niemieckie, że tam, no pojedzie i przyjedzie, bo przecież ona tylko może mieszkać tam w Lidzie, na terenach naszych. No ale ciężka była podróż, bo to był jeszcze marzec, zimno, przy granicy, dojechaliśmy już do granicy polsko-ruskiej. Do Słupska, no nie wiem, to były kierowane transporty, bo nikogo żeśmy tu nie mieli, przecież nie znaliśmy. No ale przyjechaliśmy do Słupska, 46 rok, przed Wielkanocą. No i zamieszkaliśmy, to znaczy przyjechaliśmy, tatuś, Pakrzys Ludwik, mamusia Jadwiga i Pakrzys, brat Tadeusz Pakrzys, no i ja, Waleria Matus. Przepraszam, Pakrzys. Z Wilna wyjechaliśmy w 45, bo nie mieliśmy innego wyjścia. Po prostu było takie zarządzenie, że albo przyjmujemy obywatelstwo rosyjskie, chyba, albo po prostu wyjazd. Do jednego wagonu przeważnie 20 osób się mieściło. No i co można do takiego wagonu, gdzie tyle osób? Jeszcze trzeba było jakieś prowianty wziąć, bo się jechało bardzo długo. No i jakieś prowianty, co jeszcze? No ewentualnie podręczne jakieś manele. Wątpię, żeby jakiekolwiek meble. Pamiętam tylko, że stała taka koza, w której się stale paliło, no i tam coś gotowaliśmy. To być koniec 45 roku, bo pamiętam, że mieliśmy przerwę w Białymstoku, bo mama czekała na babcię, a już Wielkanoc była w Słupsku. Domy były zburzone w Warszawie, nasz dom na Lipowej też został zburzony. Ludzie z tej zniszczonej Warszawy dostawali nakazy pracy. To było takie powszechne, bo gdzieś musieli pracować, gdzieś musieli się zaczepić. No i mamę skierowano do Koszalina, do pracy do Koszalina. I wtedy władze miasta musiały zapewnić jakieś miejsce zamieszkania dla tych ludzi, jakąś pracę. No i tak, a trafiliśmy do Słupska, nie do Koszalina, dlatego że w Lęborku była strzelanina. Jechało się zresztą bardzo długo tym pociągiem. W Lęborku była strzelanina, wszyscy na dworcu musieli wysiąść z pociągu, tam myśmy się chowali pod stoły. Ja zresztą to znam z opowiadań mamy, bo sama niewiele pamiętam. I po jakimś czasie, no już można było wysiąść i dojechaliśmy do Słupska. No i tak się stało, żeśmy tutaj zostali. Była dość spora grupa warszawiaków tutaj w Słupsku. Byli też inni, bo byli przesiedleńcy ze wschodu, z Poznania było trochę osób. No bo to się jechało wagonami jakimiś takimi bydlęcymi. Zresztą ci ludzie ze wschodu też wiele opowiadań jest takich właśnie, że tymi wagonami bydlęcymi jechali. Ale mama nie miała wielu rzeczy, bo mama nic nie miała, prawda? Miała tylko plecak, nawet śmiesznie tak, bo miała kilka moich sukienek, jakąś jesionkę moją. Ja wiozłam ze sobą misia. Do Słupska przyjechałem w 1948 roku, mając lat 6, z bratem, który miał lat 4, z siostrą, która miała lat 2, z mamą, z ciocią i z wujkiem. Znalazłem się w Słupsku dlatego, w owym czasie na terenach Polski Wschodniej jeździli emisariusze rządu,
i namawiali młodych ludzi, młodych mężczyzn, kobiet, kobiety do zasiedlenia ziem zachodnich, wyzwolonych. Że dużo jest mieszkań pustych, pracy dużo. Za pociąg się wpierw nie płaciło, dostawało się jakiś tam dokument, który upoważniał do jazdy pociągiem w dwie strony. W jedną stronę, żeby zorientować się, jak się komuś nie podobało, to na podstawie tej kartki, tego pisma mogła ta osoba wrócić z powrotem. Miasto miało charakter taki starego miasta. O te zabytki, te mury, które już tu częściowo się powaliły, tu było inaczej. I proszę Państwa, no i ten zamek, klasztor. A w ogóle to miałam tak jakieś pierwsze moje, jak przyjechaliśmy na stację i szłam szczecińską pod wiaduktem. Dla mnie to było coś tak potwornego, że to takie było brudne. Teraz ja mam inne wyobrażenie w ogóle o tym. Brudne, długie takie. No nie mogłam po prostu się znaleźć tam. Dla mnie to było coś przerażające. Wszystko to było nowe. Tramwaje jeździły. Siedziała i płakała, bo ona chce już wracać z powrotem. A ja z bratem, brat miał wtedy 12-13 lat. Zaczęliśmy malować, chcę malować sufit. Bo mamusia powiedziała, że nie będzie, to ona nie będzie, ona pojedzie do domu. Z powrotem. Starówka była, to był jeden gruz. Tylko był kościół świętego Jacka, zamek w ruinie. Wilno było wielkim miastem, a tutaj mi się wydawało, że to jest po prostu wieś. Cieszyliśmy się, że już jest po najgorsze, że już nie będzie tej wojny, tego strachu. Jak wyjeżdżaliśmy, już pociąg ruszył i wtedy mama jeszcze raz płakała, bo to już było pożegnanie z Wilnem. No zawsze myślałam o nich, jak po przyjeździe do Słupska. Jakbyśmy nie mieli wspominać, przecież to była nasza rodowita ziemia. Zresztą to 1/3, a może więcej, zabrano nam tych terenów. A ta ziemia piękna była, muszę pani powiedzieć. Nie umiał się ani tato tutaj znaleźć, ani mama. Takie odniosą, czasami odnosiliśmy w ogóle wszyscy takie wrażenie, że chętnie by wrócili z powrotem tam. Bo tam były ich korzenie. No, my dzieci to szybko dostosowaliśmy się do tego, co jest. A rodzice chyba do końca. Mama ciągle podkreślała, że 47 kościołów było w Wilnie. Ja nie tęskniłam jako dziecko, ponieważ no, dla mnie to się kojarzyło raczej z czymś złym. Z czymś, co ja miałam zresztą długi czas lęk przed wchodzeniem do piwnicy. No więc na pewno tęskniła do Warszawy, bo to było jej rodzinne miasto od wielu pokoleń. Zresztą ojca tak samo. Natomiast rzuciła się jakby w wir pracy takiej i społecznej, bo i zakładali Ligę Kobiet i tam należała i Towarzystwo Historyczne. I właśnie uczyła w szkole handlowej, która no, przygotowywała kadry do handlu, który organizowano w mieście. No ale sama tłumaczyła, że ona musiała to robić, ponieważ nie chciała myśleć o czasach wojennych i chciała zapomnieć też o tym, że jakby te poszukiwania męża też ją po prostu męczyły, no ale musiała go szukać i to wszystko, właściwie to chciała zapomnieć o tych tragediach wojennych. Tu właściwie takie moje pierwsze uczucia, pierwszy jakiś czas dojrzewania, no, chyba to było najważniejsze. No a poza tym, tu rodzice już zostali, babcia, dziadek, najbliżsi, bardzo dużo, którzy już odeszli.
Stworzyło się takie grono ludzi, którym też zależało na tym, żeby tutaj jakieś były rozrywki kulturalne. W związku z tym założono teatr amatorski, powstał też, żeby upamiętnić, tu właśnie można powiedzieć, żeby upamiętnić powstanie warszawskie, to bohaterstwo tych ludzi, to założono komitet powstania pomnika powstańców Warszawy, jako pierwszy w Polsce i jedyny przez kilkadziesiątków lat. W późniejszych latach z panem Iwą Malczewskim zakładali Towarzystwo Historyczne, była założycielką też, ponieważ zainteresowała się sztuką regionalną w ogóle, jako to, że to było naturalną konsekwencją tego, że zaczęła pracę już później w muzeum. Ale Słupsk w swoim czasie miał taki moment zrywu. A powiem Państwu dlaczego. Bo taka była integracja duża. A Słupsk miał taki pęd. Ja tak od chyba 20 albo więcej, może 25 lat też grałem brydża z bratem, młodszym żonym bratem. No, to był hobby brydż, rybki, no i te stowarzyszenia upamiętnienia ofiar. Od 1994 roku się tym zajmowałem i do dnia dzisiejszego jestem prezesem tego koła w Słupsku. Dla mnie to jest Słupsk piękny teraz. Ja w ogóle jestem taką patriotką lokalną, bardzo lubię Słupsk.